Cześć, witam Was na kanale Cloud in Stormy. Jak wiecie, zaczęliśmy jako mikroserial, którego odcinki trwały minutę. Natomiast przenosimy w tym momencie historię Cloudy i Stormy na zupełnie nowy, wyższy poziom, czyli pełnoprawny serial, o którym teraz Wam opowiem. Długo szukaliśmy formatu, który pozwoliłby nam rozwinąć tą fabułę, ale nam się to udało dzięki zupełnie nowemu sposobowi opowiadania tej całej historii oraz postawieniu dosyć mocno na humor całej tej opowieści. Oprócz tego dodaliśmy też nowych bohaterów i przenieśliśmy całą akcję do pewnego miasteczka. Naszym celem jest dotarcie do widzów na całym świecie i w tym momencie prowadzimy już rozmowy z dystrybutorami, żeby zapewnić emisję w ponad 120 krajach, więc chmurka i burza, Cloud in Stormy dalej będą mówić po chmurko-burzowemu, więc każdy będzie mógł to zrozumieć. Planujemy, by serial Chmurka i Burza, lub właśnie po angielsku Cloud in Stormy, miał 52 odcinki po 7 minut każdy. I oczywiście będzie to serial skierowany dla całej rodziny, od najmłodszych, naprawdę najmłodszych, do najstarszych. Każdy będzie mógł się dobrze bawić, bo humorem staraliśmy się to dopasować trochę do Maszy i Niedźwiedzie, albo do SpongeBoba i wydaje mi się, że każdy znajdzie tam jakiś fajny smaczek, który go rozbawi i zainteresuje. Bardzo się cieszymy, bo udało nam się zaprosić do tej produkcji naprawdę doświadczonych i utalentowanych scenarzystów, na przykład twórców SpongeBoba lub pingwinów z Madagaskaru, albo polski zespół, który tworzył Kici Koci. My aktualnie pracujemy nad kolejnymi scenariuszami do następnych odcinków, a Wy już dzisiaj możecie zobaczyć pierwszy odcinek dostępny tutaj na kanale Cloud in Stormy, więc zapraszam Was do śledzenia przygód tych uroczych piesków i miłego oglądania.